Zanim udzielę błogosławieństwa, dobrym salezjańskim zwyczajem słówko wieczorne. Proszę Państwa, kilka spraw bardzo praktycznych. Gdyby to po żołniersku powiedzieć, to powiem, że dzisiaj dam kilka rozkazów. Bardzo konkretnych. Pierwsza sprawa. Ceńmy sakramentalia Kościoła w duchowej walce z szatanem i złymi duchami i jego poplecznikami. Każdy przychodzi tutaj z wodą święconą i kropidłem. Bardzo o to proszę, to jest rozkaz. Duchowa walka, wyposażamy się w narzędzia do duchowej walki. Oczywiście przychodzimy z tym nie dla parady, tylko żeby używać tych sakramentaliów z pełną wiarą. Jeśli ktoś jeszcze by się uśmiechał, to mówi to do Was kapłan, który nieraz uczestniczył w egzorcyzmach i wie, jakie jest działanie wody święconej. Powiem tylko tyle, nie są to żarty. Pierwsza sprawa. Druga kwestia, bardzo zachęcam, chociaż to rozkaz, to zachęcam, do codziennego odwiedzania naszych stron internetowych. Uczymy się wspólnoty modlitwy i wspólnoty myślenia. Jest to na pana doktora Krajskiego, na który jako pierwszy link jest umieszczony link do nowej strony raczkującej jeszcze. Prowadzonej przez osoby chętne, jeżeli ktoś jeszcze będzie może dał, chciał dać swój wkład dobrego słowa, relacji, dobrej myśli i tam zamieścić, niechże się zgłasza do tych, którzy tę stronę prowadzą, będzie to jakieś większe dobro. Zapraszam także codziennie, wiem, że to brzmi niepokornie, trudno, salezjanie czasem mogą być niepokorni, do codziennego odwiedzania mojej strony internetowej. Treści nigdy nie są tam przypadkowe, czy według jakiegoś kaprysu księdza, coś mu się tam przywidziało. Po to są umieszczane takie, a nie inne, żeby służyły dobru wszystkich czytelników, których, jak spodziewam się, jest nieco. Adresy tych stron internetowych mam tutaj na małych bilecikach, gdyby ktoś jeszcze nie miał. Bardzo zachęcam, bierzmy, czytajmy, wchodźmy. Pan Bóg nam daje w rękę wielkie narzędzia ewangelizacyjne. Nie czas na dumanie, czy internet jest dobry, czy zły. Jest narzędziem. I będzie dobrze, jeżeli będziemy to narzędzie używać do dobrych celów. Ojciec Tadeusz mówi jak? Wszystkie babcie do internetu. Do internetu. Koniec. Amen. I pod prąd. Proszę Państwa, teraz jest sprawa trzecia. Temat modlitwy. Znowu się możemy uśmiechnąć po ponad roku, że mimo upływu tylu miesięcy, niektórym się ciągle zdaje, że nas tutaj chcą jakoś tak pouczać, coś dyktować, kierować, sterować. My dobrze wiemy, że przychodzimy tu na rozmowę z Bogiem i nie potrzebujemy żadnych pouczaczy, sterowaczy, doradców, myślicieli, mędrków. Nie potrzebujemy, naprawdę nie potrzebujemy. Pan Bóg nam daje dużo oleju w głowie. I mamy teraz głos naszego największego sprzymierzeńca w tej inicjatywie modlitewnej tutaj, za którego modlimy się codziennie. Kto jest tym sprzymierzeńcem? Ojciec Święty, nasz papież Benedykt XVI rozpoczął ostatnio cykl kateches poświęcony tematowi modlitwy. Dlatego na ten temat mówię, bo tu nam chodzi też o modlitwę za Polskę. Przeczytam kilka zdań umieszczonych wczoraj na stronie internetowej Radia Watykańskiego.
modlitwa ma swoje źródło w naturze człowieka, w jej religijnym charakterze. W serce człowieka jest bowiem wpisana tęsknota za Stworzycielem oraz pragnienie tego, co absolutne, piękna, dobra prawdy. Dziś papież mówił jeszcze o wrażliwości religijnej, która jest właściwa ludziom każdej kultury i każdej epoki. Nie zmieniły tego nawet ideologie oświecenia, które zapowiadały zmierzch religii i Boga. Mówił Ojciec Święty, choć w naszych czasach widoczne są znaki sekularyzacji, a wielu ludzi cechuje obojętność w odniesieniu do Boga, to równocześnie obserwujemy przebudzenie religijne, ponowne odkrywanie znaczenia Boga w życiu człowieka i poszukiwanie duchowości, która wykraczałaby poza materialne horyzonty ludzkiego istnienia. Człowiek ze swej natury jest religijny. Pragnienie Boga jest wpisane w jego serce, bo został przez Boga i dla Boga stworzony. Religijność nie wyłania się jedynie z antycznych światów, ale przenika całą historię ludzką. Tak jak człowiek z epoki jaskiniowej, tak też ten z epoki komputerowej poszukuje w doświadczeniu religijnym dróg prowadzących ku przekroczeniu jego skończoności i wychodzeniu poza egzystencję ziemską. Filozof Ludwik Wittgenstein przypomniał, że modlić się znaczy czuć, że sens świata znajduje się poza światem. W dynamice tej relacji z tym, pisanym wielką literą, czyli z Bogiem, który daje sens życiu, jednym z najbardziej typowych przejawów modlitwy jest gest uklęknięcia. Jeszcze raz to powtórzę. W dynamice tej relacji z Bogiem jednym z najbardziej typowych przejawów modlitwy jest gest uklęknięcia. Gest ten jest radykalnie dwuznaczny, bo mogę zostać zmuszony do uklęknięcia, jak nędzarz czy niewolnik, ale mogę też uklęknąć z własnej woli, uznając w ten sposób moje ograniczenia, a tym samym potrzebę innego, pisanego wielką literą. To przed nim deklaruję, że jestem słaby, potrzebujący, że jestem grzesznikiem. W doświadczeniu modlitwy stworzenie ludzkie wyraża całą swoją samoświadomość. Proszę Państwa, nadstawiajmy ucho na środowe katechezy naszego papieża Benedykta XVI. Zbyt wielu dzisiaj ludzi także w kościele śpi. Trzeba papieża słuchać, bo on jest prorokiem dzisiaj. Jeżeli w tym czasie mówi nam o modlitwie, to gdzie jak gdzie, ale tu w centrum stolicy będziemy umocnieni tym papieskim słowem mądrej, głębokiej i aktualnej katechezy o modlitwie. Jedna jeszcze informacja medialna, już kończę, za długie to słówko. Proszę Państwa, sobota, godzina 16:45, program drugi Telewizji Polskiej, film Grzegorza Brauna Eugenika. To jest film obowiązkowy dla każdego Polaka i dla każdej Polki. Zachęcajcie młodzież, zachęcajcie studentów, zachęcajcie mędrkujących katolików, oświeconych katolików. Niechże ten film obejrzą. Nie będę robił reklamy. Sprawa dotyczy jednej z najistotniejszych kwestii cywilizacyjnych. Szacunku dla człowieka i dla jego życia. Sobota, godzina 16:45.
program drugi Telewizji Polskiej.